poziomie Top Harder. Mamy tutaj dwóch przeciwników, którzy będą się mierzyć na triple. Zapraszam was serdecznie. 3, 4. Już? Już? To dawaj jeszcze raz, to dawaj jeszcze raz. A few moments later. Panowie, jeden trip. Trzeba zabrać to z powrotem, nie jest trudne. Już palec i złap. Właśnie z tym mam problem, spadają palce w dziurę, nie? Nie jest taka mała. One eternity later. 3, 4. Super, jedziemy, jedziemy. To pierwszy będzie. Dawaj do końca. Powiedz mi, Przemysławie, grałeś w Narażynie, grałeś w Pruszkowie, grałeś w Legii Warszawa. Tutaj dziki teraz, to jest twój, będzie drugi sezon. Wiele osób oczekuje od was, czy to prezesi, czy to trenerzy, czy kibice, żebyście, no wiadomo, byli pierwsi. Jak ty to widzisz i co możesz powiedzieć od siebie, że co dodasz do tego, że tutaj? Znaczy od samego początku, jak tutaj przyszedłem do dzików, cel był jeden i jest to awans. Cały czas się tego trzymamy. W pierwszym sezonie mieliśmy kilka trudności. Okazały tam problemy zdrowotne, trochę mieliśmy mniej pomocy od takich weteranów, jakim jest Michał. To też bardzo wpłynęło na naszą grę, ponieważ była ona głównie oparta na młodych zawodnikach. Ja się czuję tutaj bardzo dobrze. Mam trenera Szablowskiego, z którym znam się już kupę czasu. Odnajduje się fajnie. W tym sezonie mamy bardzo wartościowych weteranów. Michał, Mati, Alan, więc jest, atmosfera jest bardzo dobra. Z każdego meczu na każdy mecz stajemy się coraz lepsi, tak myślę. Nie myślimy o tych poprzednich meczach, tylko w potrzebie analizy. Ale idziemy cały czas do przodu, skupiamy się na tym, co będzie, a nie na tym, co było i myślę, że to jest taka dobra myśl i tym będziemy szli dalej i się tego trzymali. Powiedz mi teraz, jak to możliwe, że starszy kolega cię teraz pokonał? Jak twoje przygotowania fizyczne do sezonu? Powiedz mi, czy bardziej to było gdzieś dużo wakacji, czy jesteś już troszeczkę zmęczony, jak to jest, a jest początek, jak to wygląda wszystko? Nie, no dla mnie to nie jest żadna wymówka, ja jestem młodszy, powinien tutaj dziadka zabiegać, jak to się mówi, ale nie, wiadomo, że każdy zna Michała, dobrze wiedzą, że Michał jest atletyczny, szybki, skoczny. No przegrałem, dla mnie to nie jest wstyd przegrać z takim koszykarzem, z takim sportowcem jak Michał, no zdarza się. Wiem też, że wykorzystał swoje doświadczenia w jakimś tam stopniu, żeby mnie osłabić na początku. Na początku oczywiście, ale wiadomo, kilka razy. To nie jest żaden wstyd dla mnie, Michał jest atletyczny, szybki, jak ja powiedziałem i życzę mu jak najlepiej, żeby wygrywał takie wyścigi i mógł jak najdłużej biegać po tych parkietach. Rewanż. Powiedz mi, Michał, będąc już, no jak tutaj widać, jesteś dobrze przygotowany fizycznie i grałeś już też przeciwko innym zespołom, w innych zespołach też wiesz, jak to jest. Czujesz się po tylu latach doświadczenia już dużo mocniejszym zawodnikiem na parkiecie, że czujesz się pewnie i to jest tak, moje podwórko i tutaj ja będę teraz rozgrywał i pokazywał, jak się gra. Nie, to nie jest tak, że to jest moje podwórko, po prostu wszedłem, żeby być częścią zespołu. Nie chodzi wobec ligi fizycznie, sportowej, tym doświadczeniem, nie chodzi mi o innych, bo nie wiadomo, każdy z was jest tutaj skromny i nigdy nie powie, wiadomo, wszystko drużyna, ale ty też jako zawodnik i osoby, które no, wszyscy liczą na ciebie też i czy tutaj na Alana Czujkowskiego, czy no, jest kilka waszych, że tak powiem, postaci takich, że każdy może pociągnąć, mecz i ty już grałeś wiele lat, więc jak ty się właśnie z tym czujesz? Czujesz się pewnie, że przychodzą dni i nie idzie, a tak pociągnę oczywiście ten cały mecz? Ostatnie sezony... Bo już masz tych trochę lat za sobą doświadczenia. No jest, mam 16 lat na parkiecie. Ostatnie sezony były w Ekstraklasie, także gdzieś jakby na tle tych młodszych zawodników w innych zespołach jakby czuję tą przewagę
i fizyczną troszkę, i, ale bardziej taką mentalną przygotowania. Dojrzałości, tak? Tak, dojrzałości koszykarskiej. A ostatni sezon w Astorii, gdzie byłem, niezbyt dużo grałem i tu przychodząc jestem taki głodny gry. Więc to też będzie tak. Może pomogło fajne. To też i teraz. Myślę, żeby, że tak. Żeby pokazać jeszcze kilka sezonów, że na wysokim poziomie i życzę wam, żebyście mieli oczywiście awansu. Dzięki. Powiedz mi, Przemysławie, czy tutaj myślisz wobec też innych zawodników, jak już też grałeś z innymi, jak ty się czujesz? Takie samo pytanie. Masz może trochę mniej doświadczenia lat, ale jak ty się czujesz na boisku? Czy to jest jeszcze takie, że czasem ta piłka wleci i zastanawiam się, czy wiesz już, co masz robić i jak ty się czujesz na parkiecie? Znaczy ja, wiadomo, ja swoim wiekiem też widać po mnie, że nie jestem jeszcze doświadczonym zawodnikiem, cały czas się uczę. Ja też wyznaję taką zasadę, że trzeba cały czas brać od tych najstarszych, uczyć się, wchłaniać tą wiedzę. Staram się jak najwięcej od nich wynieść, staram się każdą uwagę brać do siebie i zapamiętywać. No, mam nadzieję, że nadrabiam też swoją walecznością na boisku. Wiadomo, że to doświadczenie przyjdzie, ale no nie czuję się jeszcze doświadczonym zawodnikiem, ale czuję się dobrze na boisku. Myślę, że już zrobiłem duży progres od czasów moich młodzieżowca i tak dalej, więc teraz czuję się, że jestem coraz z wiekiem coraz bardziej myślący na boisku i lepszy, po prostu lepszy. Tu też inni widzowie oglądają, czasem nawet coś nie znają też na koszykówce. Ile razy w tygodniu trenujecie? Trenujemy, mamy takie przeplatane, raz dwa treningi, raz jeden i w sobotę są mecze, więc tak naprawdę trenujemy. Cały czas jesteście w treningu. Tak, trenujemy tak naprawdę od 6 do 7 razy w tygodniu, plus ta niedziela zawsze jest wolna, przeważnie, jak mamy mecz w sobotę i tak to wygląda. Dla ciebie to jest czasem dużo, czy jesteś takim typem takiego Cristiano Ronaldo, co jeszcze zostanie po treningu i zrobi trochę więcej? Znaczy wiadomo, ja zawsze jak jest trening dla chętnych, zawsze... Czy tylko jak wywiad jest zostanie? Nie, ogólnie lubię przyjść sobie sam, wykonać swoje rzuty, lubię takie chwile dla siebie, gdy tam poza poleceniami trenera można coś zrobić dla siebie, swoich rzutów, z tym czuję się najlepiej, żeby to potrenować, te aspekty gry. Zawsze lubię potrenować, jak jest hala dla chętnych i zawsze z chęcią przychodzę właśnie wtedy, w te dni. Powiedz mi, Michał, grałeś już troszeczkę też przeciwko Alanowi, a jak się czujesz razem na boisku z nim i na treningu? Dogadujecie się? Jak to wam idzie zgranie wasze? Oczywiście, no to każdy zawodnik jakby ma swoje plusy i minusy. Trzeba te minusy ukryć. Nawet ja mam minusy, czy przynajmniej mam minusy, chociaż on ma ich mało. Ale tutaj każdy jakby coś nowego wnosi do drużyny, prawda? Każdy ma inne atuty. Alanga dobrze na lopoście, dobrze broni, jest silnym gościem. Ja bardziej tak na skrzydle gdzieś tam przekupiam kontry, więc no się uzupełniamy. Dogadujemy się też super, Alan super człowiekiem, więc atmosferę tworzy tu w drużynie, więc myślę, że więc no ten skład jest tak idealnie dopasowany, że każdy element tu pasuje. Jak widzisz ten sezon? Jeszcze jest początek, wiadomo, że ma być awans. Jak ty to czujesz? Jesteśmy na początku, więc możemy, już mamy otwarte karty. Jak czujesz, będzie awans? Zawsze stroniłem od takich przepowiedni i obietnic, że będzie awans. Nie obiecuję tego, ale, jest cel. Ale obiecuję, że z meczu na mecz będziemy grać coraz lepiej, że nasz każdy mecz to będzie nasze 100% i zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać dany i skupiać się na kolejnych. A co przyniesie sezon, to zobaczymy. No, idźmy na razie spokojnie, dojdźmy do playoffów, a później już zobaczymy. Byłeś po kontuzjach. Jakie to były kontuzje i jak ci pomagało, co pomagało, żeby wrócić i dalej mieć tego powera? Moją ostatnią taką kontuzją to było 2 lata temu. Miałem uszkodzoną chrząstkę w lewym kolanie. Przeprowadziłem operację i mi wszczepiono implant. A tak to głównie nie miałem, jest jakieś tam kostki, palce, to wiadomo, no to nie jest kontuzja. A co pomogło mi? Dobra siłownia. 6 razy w tygodniu chodziłem na siłownię ze swoim trenerem od przygotowania motorycznego i w ciągu miesiąca, półtora już byłem w tej formie do koszykówki. Także no myślę, że siłownia to jest... A psychicznie i psychologicznie, że tak powiem, no mentalnie bardziej, no tutaj było to ciężkie dla ciebie, że kontuzja jest i nie wiadomo co będzie, czy bardziej to było takie, że wiedziałeś, że okej, da się naprawić i będzie, bo to nie wiem jak poważne.
Znaczy... Mówisz implant, no tutaj tak szczęście... bardziej nie, na szczęście to było to... takie, że nie wiadomo, czy będziesz grał, bo to kolano to wiadomo ciężko i w koszykówce i trzeba uważać. I... Od razu lekarz powiedział mi, że to nie jest jakby nic poważnego, że jest tam uszkodzenie chrząstki stawowej na 2-3 mm, więc stawił mi taki implant podobny do ludzkiej chrząstki. Pierwsze 2 miesiące były ciężkim okresem, bo nie mogłem jakby tej nogi w ogóle obciążać, żeby ten implant się przyjął. I miałem takie myśli, czy by sobie nie odpuścić, ale jednak po tym miesiącu... Przeważyło, żeby właśnie nie odpuścić. Moja małżonka, ona mnie wspierała. Rodzina. Tak, rodzina, ona mnie wspierała i powiedziała, że to nic i że wrócę silniejszy. I tak się stało. Świetnie, świetnie. Powiedz mi, miałeś kontuzję? Były jakieś poważne kontuzje na twojej karierze? No ja miałem na tyle szczęścia i mam nadzieję, że to będzie się mnie trzymało, że nie miałem żadnej poważnej kontuzji i przeważnie jestem zdrowy. Wiadomo, tam jakieś się zdarzają mniejsze, ale nic poważnego mi się nie działo. Teraz tak samo pytanie mentalnie do ciebie. Każdy gdzieś tam miewa gorsze dni, czasem się wiadomo, nie chce trenować czy coś robić. Co tobie pomaga, żeby odnaleźć tą drogę i wrócić? Przeważnie jest tak, że jak się nie chce, to po prostu trzeba zacząć trenować. Jak przychodzimy na przykład w poniedziałek po meczu ciężkim, mamy tę niedzielę wolną, wiadomo, że w poniedziałek jest mało siły, ale wchodzimy i przeważnie robię tak po prostu, że muszę się poruszać, muszę się pogodzić z tym faktem, że trzeba się ruszyć, pobiec szybciej, bo kolejny mecz zbliża się wielkimi krokami. I po prostu trzeba to jakoś przemóc i ja sobie tak w ten sposób działam. Staram się o tym nie myśleć, że mi się nie chce, tylko zaczynam biegać i dawać z siebie maksa. Super. Są osoby, które nie oglądają w ogóle czasem koszykówki, czasem innych sportów. Prowadzimy wywiady z różnymi osobami z różnych dziedzin życia. Są osoby, co nie zaczynają, znaczy chcą zacząć sport, nie wiedzą jak, nie wiedzą co, czasem są przepaleni. Na początku zawsze chce, a później no już za dużo. Powiedz mi, co wtedy, jak ich zachęcić, żeby dalej wrócili i nie zniechęcali się? Znaczy podstawa to jest tak, że większość ludzi się zniechęca, jak widzi lepszy poziom, gdy przychodzi na jakiś tam trening, jakieś zgrupowanie i tak dalej. Jak poziom jest troszeczkę za wysoki, wtedy człowiek jak się cofa, bo wstydzi się tych swoich słabości. Ale myślę, że po prostu ta odwaga, te przełamanie się najlepiej, gdy ma się taką osobę, która ci pomaga, w tym jesteście w tym we dwójkę na przykład, idziecie, jest tak, wtedy. Jest na pewno raźniej, jest łatwiej, ale to po prostu trzeba się przemóc, to samemu nikt tak naprawdę ci nie pomoże, tylko sam musisz się nastawić, że tego chcesz, mimo wszystkich przeciwności losu musisz iść przed siebie i nie patrzeć na to, co jest, czy ktoś jest lepszy, bo zawsze możesz przeskoczyć te parę leveli wyżej. Super, powiedz mi do widzów, gdzie można ciebie oglądać, na jakim fanpage'u? Zapraszam na mojego Instagrama Przemku przez 2M. Tam mam wszystkie swoje takie relacje z życia. Staram się wrzucać co do koszykówki, jak i życia prywatnego, więc tak, tam możecie mnie znaleźć, głównie na Instagramie. Zapraszamy serdecznie. Michał, powiedz to sam. Gdzie mój można to... ciebie znaleźć? Na Instagrama mpanda5. To jest taki blog osobisty o koszykówce i o mojej rodzinie. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wywiad i za wyzwanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze i chętnie was zaproszę do innych wyzwań, ale to już jak skończycie sezon, żebyście mogli podejść po prostu swobodnie i nie mieć żadnych kontuzji, czy mogli się po prostu zmagać z innymi na pełnym 100% i sile tutaj. Tak jest. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dzięki wielkie.